Rozmawiam z panią Małgorzatą Dziślak-Tomasik. Spotkałam się dzisiaj z panią. Pani opowiedziała o swojej sąsiadce, pani Oldze Fabian. Wiem tylko tyle, że pani Olga Fabian mieszkała na 3 maja w domu, w którym pani mieszkała. Tak i jest. Była malarką wysiedloną pod koniec chyba wojny z Jasła, kiedy Jasło miało być zniszczone. Tak, tak, tak. Pani mieszkała w budynku? Ja mieszkałam w budynku 1 maja 3. Mieszkanie przylegało do pani Oli. To było piętro? To było pierwsze piętro. I do pani Oli się wchodziło przez balkon. My mieszkaliśmy na przeciwschodów, a przez balkon wchodziło się, drzwi były na balkonie i przez ten balkon się wchodziło. To było mieszkanie pani Oli? To ja nie wiem, to było chyba Urzędu Miasta. Tak? Podejrzewam, że Urzędu Miasta, dlatego że tam one dostały przydział. Ale i mieszkały. One, no. Pani Kankofer, ja pamiętam tylko panią Julię Kankofer i panią Olę. A wcześniejsze panie nie pamiętam. Bo z tego co ja wiem, to kiedy wysiedlono panią Olgę Fabian z Jasła, przygarnęły ją do siebie właśnie siostry Kankofer. Tak. I stąd z nimi mieszkała, prawda? Tak, tak. No tamte chyba wcześniej zmarły, ale Julię to pamiętam jeszcze, ale już pamiętam jako osobę siedzącą na kanapce. Czy ona leżała, nie wiem, ale siedzącą. Nogi miała chore podobno, schyloną, zgarbioną, niewstającą, która była niewidoma i pani Ola nią się opiekowała. Pani Ola miała wtedy... No ile mogła mieć lat, trudno powiedzieć. Ale była młodą osobą? Ja już pamiętam jako już starszą osobę. Już starszą to znaczy? Trudno powiedzieć, ile ona miała lat, bo no nie mam pojęcia, ile mogła wtedy. Nie mam pojęcia, ile miała, jak zmarła. Z którego roku była, to było wszystko objęte tajemnicą. Pani Ola była tajemnicza i wszystkie takie sprawy nie opowiadała nigdy. No. Czyli jak rozumiem, pani Olga Fabian opiekowała się ostatnią siostrą żyjącą Kankofer, Julią. Podejrzewam, że ktoś miała wdzięczność za to, że ją przygarnęły w na czasie pewno okupacji. Bardzo lubiła, mimo że potem pani ta miała na pewno miażdżycę, to tam i słowa jakieś takie nie tego w stosunku do pani Oli, jedzenie to tam czasem nie chciała, to takie różne miała już zaburzenia, ale pani Ola to tak dzielnie znosiła. Z taką naprawdę oddana była taka, widać było, że kocha drugiego człowieka, no, bardzo. No. A pani Julia prowadziła sklep i wypożyczalnię książek, prawda? Tak. A sklep prowadziła z jakimi artykułami? Przyborami szkolnymi, to pamiętam, że przybory szkolne na pewno. Gdzie był ten sklep? Ten sklep znajdował się na rogu, jak się skręca z ulicy, teraz obecnie 3 maja, w stronę kościoła, jak jest bankomat przed sportowym sklepem. Tam były 3 schodki i ten sklep był taki długi, ciemno tam było, nie wiem, to pamiętam. No i na półeczkach były takie fajne te przybory szkolne, takie, nie wiem, czy to przedwojenne jeszcze, bo to niektóre takie inne były. A kto tam obsługiwał? No pani Ola. Ja już pamiętam, jak pani Ola tam do tego sklepu chodziła, ubrana na czarno, biały kołnierzyk, kapelusik z welonkiem taki. A jaki ten welonek był? Taki dość długi, taki, ja wiem, poniżej pleców taki welonek. I zawsze chodziła na czarno? Tak, zawsze chodziła na czarno. Odkąd ja pamiętam i ona, ja jej pytałam, to ona powiedziała, że po prostu po śmierci rodziców ona już włożyła czarny strój i nigdy innego koloru nie zakładała. I faktycznie, odkąd ją pamiętam, właśnie warkocz, szpakowate włosy, taki piękny, z przodu upleciony, gruby warkocz, niewysoką była osobą i zawsze na czarno. Buciki czarne, czyliki, tak jak już mówię, takie na obsasiku i w tych czewiczkach całe życie pamiętam, że przynajmniej to, co ja pamiętam, to ona nie zdejmowała, ponieważ tą stópkę to miała taką jak Chinki, taką maleńką, z takim wyżłobieniem i ten but był dostosowany do jej stópki. I jaki mogła mieć numer? 34,5 góra. Mhm. Ta maleńka była. Ona była też osobą niewysoką,
ale ten bucik był, no nie był, bo to czewik był, to był dość wysoki, sznurowany, ale ten bucik, no jak się zepsuło coś tam w tym bucie, trzeba było do szewca. Wtedy pani Ola była uziemniona, leżała na łóżku, aż but nie został naprawiony. Czyli nie mogła stać nie mogła stopą stanąć, ponieważ ta stopa była bardzo taka wygięta, no. Kalecu. Od kalecu, no to już od pewno wczesnej młodości takie buty nosiła, może wcześniej jak była młodą, wysokie jakieś takie, no nie mam pojęcia. No i pani Ola to tak. Ale moment, wróćmy jeszcze do sklepu. Sklep papierniczy obsługiwała pani Ola. Pani Ola, tak. A pani Julia miała jeszcze wypożyczalnię książek. Pani tak. Ma jeszcze jakieś książki? Tak, mam jeszcze kilka książek z pieczątkami pani Julii Kankofer. Zatrzymałam, bo to ktoś tam chciał kiedyś wrzucić, spalić. Ja to przechwyciłam i mam parę tych książek. Ja jeszcze tylko wspomnę, że wypożyczalnia znajdowała się w budynku adwokata Mnerki, czyli narożny budynek ulicy Narutowicza. I mówi pani o pani Oldze z taką wielką, wielką sympatią. Widziałam listy, które pani Ola pisała do pani i z nich można wnioskować, że uważała pani, no, traktowała panią jak córkę, której chyba nie miała trochę, nie. Prawda? Ona była panną, na pewno. Nigdy nie wspomniała, czy miała jakiegoś, być może miała kogoś kiedyś, ale to też było okryte tajemnicą. I no a jak ktoś nie mówi, no to nie dociekałam co jak, ale była tak serdeczną, tak miłą, oczy fiołkowe, uśmiech zawsze i z taką miłością, z takim do każdego, nie potrafiła na nikogo nic złego powiedzieć, choćby wiedziała, że ktoś źle robi, że jest taki, nigdy, przenigdy. To był tak dobry człowiek, tak serdeczny, tak, mówię, kochający Boga i ludzi. I taka była naprawdę jak dobra babcia, najlepsza babcia. Proszę mi opowiedzieć, jak wyglądało mieszkanie, kiedy zajmowała je jeszcze z panią Julią Kankofer. No to mieszkanie, wchodziło się z tego balkonu, korytarz, taka łazieneczka była, skromna, bo to powojenne czasy, to tam umywalka, muszla klozetowa, nie było wanny, nie było tam nic. Mieszkanie było opalane, piece były kaflowe i kuchnia w kuchni stała, także trzeba było tam zapalić. W tych piecach też trzeba było zapalić, żeby było ciepło. To ona tym się nie zajmowała. To prawdopodobnie ktoś tam przywoził ten opał, wrzucał do piwnicy z podwórka przez okienko i no ktoś musiał przynieść z tej piwnicy. Tam harcerze, wiem, że tam wspominała, że pomagali. No ktoś jeszcze musiał pomagać, no bo trzeba było ten węgiel czy to drzewo przynieść. Mieszkanie składało się z ilu pomieszczeń? Kuchnia, pokój i następny pokój. Dwa pokoje, tylko to było wysokie, dość te pokoje były, takie średniej wielkości i kuchnia była. No to w tej kuchni była kanapka, gdzie siedziała pani Julia i za kanapką było łóżko takie metalowe, pani Ola tam na tym łóżku spała, no i czuwała, pilnowała jakby tamta coś. W kuchni spała? Tak, zaraz za ale kanapką. Ale były dwa pokoje. Tak, ale miała, żeby jak ona coś pani, ta Julia będzie chciała, czy to, czy tamto, żeby ona ją słyszała, żeby jej służyła pomocą. No bo jakby poszła do pokoju, tą zostawiła, no to jak ona się opiekowała, nie mam pojęcia, jak to wszystko wykonywała. To było tak ściśle objęte tajemnicą, ale zawsze było fajnie, elegancko i w tym pokoju pierwszym, stały właśnie te obrazy, pianino. To znaczy obrazy pani Oli. Pani Oli, tak, bo tam było dużo miejsca, pianino, stół i ona tam miała jakieś takie zabytki, które no w tej chwili trudno mi powiedzieć, jakie to była wartość i tak dalej. Ale wiem, że na pianinie była taka waza i ona zawsze mówiła uważać, żeby się nie rozbiło, bo to jest rzymska waza. Rzymska mówiła. A jak wyglądał stół? Stół, no to stół był jakieś serweteczki, bo ona wyszywać lubiła. Jakieś serweteczki takie były starodawne na tym stole. Na stole było przygotowane elegancko dla
gości palących, bo to w tamtych czasach się paliło. Była papierośnica piękna, była popielniczka i papierosy tylko takie eleganckie. Jak ktoś był palący, mógł sobie pani Oli zapalić, pozwalała, chociaż sama nigdy nie piła ani kawy, ani nie paliła, także to było dla gości, to wiem, że to było trochę... Mówi pani gości. Czyli pani Olga była osobą towarzyską? Tak, bardzo lubiła rozmawiać, opowiadać o różnych rzeczach. Bardzo taka była właśnie towarzyska i taka fajnie się z nią rozmawiało. A kto ją odwiedzał? Odwiedzali, z tego co ja pamiętam, pan profesor Gabriel, nieżyjący na pewno, pan Tuleja, który chyba interesował się malarstwem, tak, malował, bo chyba sam malował, nie wiem. To się interesował obrazami. Potem pani Morozowa, nie pamiętam już takiej, ale wiem, że też taka pani przychodziła. I przychodziła taka pani Marynia, która prawdopodobnie gdzieś w którymś domu była jakoś gosposią i do niej też przychodziła, czasem na pewno pomagała jej czy w zakupach, czy tam w jakichś czynnościach, bo wpadała pani Marynia. To mówiła, o była pani Marynia, była szczęśliwa, że była, coś jej tam pozałatwiała. No być może w tym piecu też zapaliła czasem, bo pani Ola takich rzeczy w ogóle, zapałki i to nie. Ale jak przychodziliśmy, otwierała fortepian, coś zagrała i próbowała każdego z nas, żebyśmy troszkę uczyli. A mówi pani każdego z nas, to znaczy? Z rodzeństwa. A ile pani ma rodzeństwa? Rodzeństwa było nas sześcioro, siostra najmniej, siostra się jej bała, tak jakoś, ja nie wiem. Nie chciała tam tego, ale bracia przychodzili. Najstarszy brat, później jak się ożenił z bratową, odwiedzali czasem. Potem już każdy miał swoją rodzinę. Brat Marcin też przychodził, to tam zawsze książki. Siadał na kuferku, podsuwałam książki i tam siedział, czytał. No i co jeszcze? No jeden to wyjechał, to go nie było, to też zawsze listy pisał, a tęsknię za nim. Czyli byliście zżyci? Zżyci byliśmy bardzo, bo jako dzieci tam to zawsze był Mikołaj, przychodził dla każdego. Były imieniny czy rodziców, czy nas, dla każdego był przygotowany prezencik. Nie zapomniała, pamiętała. Pamiętam, że ojcu namalowała taki maleńki obraz, ponieważ ojciec był Wojciech, malutki obrazek świętego Wojciecha. Taką akwarelką chyba na tym, czy ten obrazek gdzieś jest, nie wiem, ale wiem, że taki namalowała. Co więcej? No i tak chodziliśmy do niej, bo no była fajna, tak czekała zawsze ze szkoły. A kiedy pani Julia, przepraszam, że tak wejdę w słowo, kiedy pani Julia Kankofer umarła, pani Olga Fabian została sama w tym mieszkaniu? Tak, została sama w mieszkaniu, jakiś czas mieszkała. W tym czasie mój najstarszy brat wybudował dom i chciał ją wziąć, dać jej pokoik. I chciał ją wziąć. Niby pierwotnie się zgodziła, że pójdzie, że się przeniesie i tak dalej. Ale potem upłynęło chwilę i jednak nie. Została w tym swoim mieszkaniu, nie poszła, więc miała nadzieję, że może któryś z nas tam przyjdzie do niej mieszkać. No to tak po kolei każdy tam swoją rodzinę zakładał, no nikt tam nie chciał przyjść. Myślała, że może ja jak skończę szkołę, zacznę pracę i zamieszkam sobie z nią. Byłoby jej fajnie, no mnie też na pewno byłoby fajnie, ale pojechałam do pracy do Krakowa, więc no, zostało to wszystko. Później wyszłam za mąż, mąż mieszkał w Krośnie, więc przenieśliśmy się do Krosna. No bardzo była zawiedziona pani Ola, bo nawet mówiła do męża, a żebyśmy zamieszkali to. I już miała ochotę malować, bo mówi, ty masz takie piękne, piwne oczy, duże. I tak patrzyła już oczami malarki chyba w te oczy. Ja sobie myślę, no to właśnie, zaraz będzie malować mojego męża. I też zachęcała, żebyśmy tam zostali, jednakże blisko do rodziców będzie to, ale no ułożyło się inaczej, tam już zostaliśmy. No i odwiedzaliśmy panią Olę. Ja sama więcej niż mężem. Potem dzieci, no to cieszyła się, jak urodziło się dziecko u nas, żeby przyjechać, pokazać. I taka była, no jakieś, no. Została sama w tym mieszkaniu. I została sama. Jakiś czas mieszkała sama, ale w 70, no nie wiem, drugi, może trzeci, dostała lokatorów. Zamieszkali tam państwo, chyba z urzędu dostali mieszkanie z dwoma córeczkami i z nią zamieszkali, no i tam razem. Ona wtedy przeszła do ostatniego pokoju, tam musiała sobie ścieśnić to wszystkie swoje rzeczy, a oni zajęli pokój, kuchnię, no i ten. I tak mieszkali razem. Z początku było okej.
wiedzieli, że przychodzę tam, bo pani Ola miała tam opatrunki jakieś na nóżki i to, no to wiedzieli, kto ja jestem, co, ładnie mnie przyjęli, ugościli, a za jakiś czas niestety stało się coś, nie wiem co, państwo ci przestali otwierać drzwi. Do pani Fabian nikogo nie wpuszczano. To znaczy co, została zamknięta jakby? To znaczy oni, jak ktoś pukał, przyszedł do pani Oli, zamykali drzwi, my nie wpuszczamy nikogo do pani Oli. No więc mój ojciec gdzieś zrobił ruch, nie wiem, bo mnie wtedy nie było, ale wiem, że w Podkarpaciu którymś była taka była artykuł był właśnie, było okno namalowane i tam było napisane właśnie, jak to może być, żeby do starszej osoby ludzie przychodzili tylko do okna, czy wchodzili przez okno. Ale to jakoś tak potem ucichło, nic z tym nie zrobiono. I tak było do końca? I pani Ola do końca miała uchylone okienko. To dość wąskie było to jedno, bo to resztę się nie dało otworzyć. Takie okno. I pani tamtędy wchodziła. I ja tamtędy wchodziłam do niej, no bo te nogi trzeba było opatrzyć, a ona tak jak sobie kogoś ulubiła, nie chciała kogo innego, tylko te osoby zaufane. Więc chodziłam, no wtedy już miałam jedno dziecko, z drugim byłam w ciąży, więc przez to okno. Nawet w ciąży? Tak, no bo no to co miałam zrobić, no. No to przez to okno ona mi podawała wiadereczko. Szłam. Ale pani wtedy mieszkała przecież? W Krośnie. To przyjeżdżała pani? Przyjeżdżałam, tak, no bo mówię, tak byliśmy zżyte, że ja w swoim życiu innej osoby tak fajnej, tak fantastycznej, wspaniałej, serdecznej, takiego człowieka nie spotkałam. Bo różne osoby. Czy ona się skarżyła na to? Nigdy się nie skarżyła, nigdy. Nigdy się nie skarżyła, no więc tam przez to okno było wchodzenie, wychodzenie, no i po prostu, no żal było, no ale to tak, ona by nigdzie dobrze, nie poszła. Ona była no, na starość już bardzo, bardzo chora. Była. Te tak, nogi... Tak, nogi. Odrzodzenia, takie dziury po jeżeli prostu. Jeżeli nie wpuszczali nikogo, to... Pecekówkę wpuszczali, chodziła pani z PCK, ale pewnego razu, jak przyjechałam, to skarżyła się, że popatrz, napaliła w tych papierosów. Dwa dni jej nie było, nie miałam ani bułeczki, ani nic. No, taka była nieodpowiedzialna ta pecykówka. To tą wpuszczali, lokatorzy tą wpuszczali, jedynie tą pecykówkę. A obiady? Jej ktoś gotował? Nie, nie, nie. To ona prawdopodobnie, ta pecykówka może jej przynosiła. Tego już nie wiem, bo mówię, mnie nie było. A jak była z panią Julią, to obiady... To wtedy obiady z Caritasu. Chyba Caritas dawał te obiadki i ktoś przynosił. Czyli pani Olga nie miała własnych dochodów? Nie miała. Ona była chyba na zasiłku z opieki społecznej. Tak, tak, na pewno, ale była bardzo oszczędna, ona była taka naprawdę, że no i mądra, czytała gazety, po gazety zawsze chodziłam, krzyżówki, wygrywała, ale oczywiście to, co wygrała, to zawsze rozdawała. No, także różne kosmetyki, to tam otrzymywała, mówi, popatrz, wygrałam i dała, ale ja kosmetyków nie używałam, no ale dla świętego spokoju to ten. Tak, że bardzo, bardzo taka była. Skoro rozmawiamy o pani Oldze Fabian, przede wszystkim chyba ją zapamiętamy jako malarkę i dobrego człowieka. Tak. A jako malarka, czy pani widziała, jak ona maluje, gdzie maluje, co maluje? No mało tego, bo mówię, to jedynie co chodziłam z nią do tego kościoła, no to zanosiłam jej te farby, to wszystko. I ona tego Pana Jezusa w więzieniu, to pamiętam, bo to chodziłam wtedy do liceum medycznego, pod rączkę, najpierw ten sprzęt cały do kościoła, potem panią Olę pod rączkę, bo już była starsza. I ona to malowała i taka była, no ja w ławce w kościele się uczyłam, bo trzeba było do szkoły się coś nauczyć. No a ona... Tak, no artystką chyba była, bo ona stała, czekała. Pytam się jej, o co chodzi, czemu nie maluje, czy coś się źle czuje, czy coś. A ona mówi, nie, Małgosieńko, musi cień. Cień odpowiednio na obiekt ten musi być, czy tam słoneczko, czy jakiś ten, bo inaczej ona to nie ujmie. Także miała na pewno... Czyli na pewno malowała w kościele... Tak, na 100%. ...figurę... Pana Jezusa w więzieniu tego. Tak. Dobrze. Ale na zdjęciu, które mi pani pokazywała, jest też namalowany kościół. Jest. Tego nie wiem.
to już nie za moich czasów, wcześniej. Czyli malowała. Czy pamięta Pani oprócz tego jakieś obrazy? W Waszej rodzinie jest jakiś obraz? Jest jeden obraz, kwiaty, nie wiem czy to astry, czy to jest taki obraz, w flakonie na stoliczku i jest jakaś głowa, figurka, nie wiem czy to z gipsu, czy to z białe, to białe takie coś. Komu to podarowała? I ten obraz podarowała na prezent ślubny bratu i bratowej i ten obraz jest do dziś, u bratowej wisi na ścianie. Pozwoliła mi bratowa zrobić zdjęcie, także się cieszę. Tak. No, a co więcej, może bratowa też coś będzie wiedzieć. No, na ślubie chyba była, tego brata była, ale już na przyjęciu nie. To pamiętam. A jaki obraz Pani jeszcze pamięta? No to mówię, Józka, gazeciarz Józef. Gazeciarza, o gazeciarza, którym opowiada Pani Głuchowa w swoich wywiadach. Tak, to pamiętam, taki ładny był ten obraz, bardzo mi się podobał. Podobno namalowała też Jasia z piórkami. Tego nie pamiętam, może to już gdzieś wcześniej. No to to, co i szkicowała jeszcze tego właśnie pana doktora Sikorskiego, Marka. To pamiętam, już stał taki naszkicowany, ale czy ukończyła, nie wiem. A dlaczego jego akurat szkicowała, nie pani? Pan doktor Sikorski tam czasem chodził na konsultacje takie zdrowotne do niej, coś tam zapisywał, jakieś recepty, leki. No. Czyli leczył ją po prostu. Leczył, był takim lekarzem, do którego też miała największe zaufanie. No ale niestety potem pan doktor się wyprowadził, no i była tragedia, bo jego nie ma, no i koniec świata. No i zostałam jej ja tylko tak, o, bo nikogo innego nie chciała. Taka była, że miała osoby takie wybrane. Nie chciała tam kogoś innego. Czy wspominała coś o swojej przeszłości? Właśnie, że mało. Prawie nic. Jedynie tam kiedyś wspomniała, że mieli herb w rodzinie, hrabiowski herb. Czyli tak jakby pokolenie hrabiowskie, nie wiem. I opowiadała, że bale, bo jak coś wspominaliśmy, że w szkole jest jakaś zabawa czy coś, o Małgosieńko, zabawy to u nas były, mówi, to były bale, prawdziwe bale, piękne stroje, mówi, 3 dni i 3 noce trwały, to nie tak, że chwila i moment, mówi, bawiliśmy się, no tak fajnie, to tak opowiadała z takim, no, romantyzmem, z takim... Tym, no fajnie tak mówi było. No, no były dobre czasy, a potem się wszystko zmieniło i właściwie no, takie życie miała. Była strasznie chyba samotną osobą. Była samotną osobą, bo mówi, oprócz tych przyjaciół, gdzie ona nawiązała te przyjaźnie, nie wiem. Ale właśnie w Gorlicach, ja tylko te osoby znam, a ja nie wiem kto jeszcze, prawda? Z tych osób takich, no nawiązywała przyjaźnie, bo mówię, była ale taka... Ale została sama z tymi lokatorami, no bo już każdy miał swoją rodzinę, każdy już czasem ktoś zaglądał do pani Oli, ale mówię, że już to się skończyło. Z tych sąsiadów dookoła, no to już też nikt, bo na nasze mieszkanie to inni się wprowadzili. No i każdy miał... A proszę mi powiedzieć, bo skoro Pani widziała jej pracę twórczą, w jaki sposób ona malowała olejem, akwarelem? Olejne. To, co malowała, to były olejne farby, ale mówię, tego świętego Józefa, co mojemu ojcu w jakiejś tam okazji imień namalowała, to były akwarelki takie nieduży obrazeczek, ale to ona siadła i ciach. Ale to, co widziałam na własne oczy, jak malowała, to były olejne, były drogie te farby. Ja nie właśnie, gdzie ona to kupowała? Właśnie, nie mam pojęcia, bo przecież to w tamtych czasach na pewno były drogie. A pod obrazie ktoś je robił, czy nic? Nie mam pojęcia właśnie, jak to było, jak ona to. W każdym bądź razie, no to mówię, ale wspaniała była. No, a to, jeśli chodzi o obrazy wcześniej, czy ona malowała w swoim życiu? Coś, czy jakieś wykształcenie miała? Czy ona właśnie, ktoś wspominał kiedyś, że ona u Malczewskiego, czy to możliwe, nie wiem jak wiekowo to. No, sprawdzimy. Że jakby uczennicą Malczewskiego była. No ale to trzeba wiekowo, bo nie wiem ile ona ma lat, czy to możliwe. O Zachęcie, kiedyś coś o Zachęcie, to nie wiem. Czy ona kiedyś może gdzieś wystawiała? A czy za Pani pamięci miała gdzieś wystawę w Gorlicach, gdziekolwiek wystawiała? Nie, to ja nie interesowałam się w ogóle tym. Nie interesowałam się, bo mówię, już swoje życie, pracę tu, wyjazdy. Jak wyglądało jej odejście?
Odejście. No to z tego co wiem, ja byłam 2 tygodnie chyba przed jej śmiercią. Tam przez to okno oczywiście wchodziłam, w ciąży byłam wtedy i wchodziłam przez to okno. Nie miałam za wiele czasu. Ona już tak leżała właściwie na łóżku, bo zawsze podchodziła do okna i to okno uchylała szerzej. Tup, 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 pomalutku w tych bucikach swoich. A wtedy... Czy ona miała te jedne buciki? Te jedne, jedyne buty, które ja pamiętam. Ponieważ nóżka była bardzo zdeformowana, więc tylko mogła wejść w te czeliczki i tak klap, klap, jako pantofle po domu, a jak szła na zewnątrz, to... A ona wychodziła na starość? Już nie, potem już nie. Jeszcze jak była taka... A sama, na balkon? Na balkon jeszcze czasem wychodziła. Wyszła sobie chwilę na balkon i wracała. Ale już laseczką, już tak rączki się częsły, już tak cała troszeczkę, tak by, może Parkinson, no trudno mi powiedzieć co. I pani Ola właśnie wtedy już tak leżała, porozmawiała, ja jej tam zrobiłam kotych nóg, no i tego. I już mu tak niewyraźnie mówiła. Ja wtedy nie zdawałam sobie sprawy, że to może już zbliża się do kresu swego życia. A spieszyłam się bardzo, bo tam jedno dziecko małe, to drugie w ciąży. I mówię, coś tam jeszcze chciała porozmawiać, jeszcze to, ale już niewyraźnie mówiła. No i odjechałam, powiedziałam, że jak następnym razem przyjadę, to porozmawiamy i tego. No i niestety dostałam za jakieś 2 tygodnie, odszukano mnie w moim miejscu zamieszkania i dano znać, że ktoś z sąsiadów dzwonił, że pani Olga Fabian zmarła. No i, ale nie wiem jak zmarła, prawdopodobnie na pogrzebie byłam, oczywiście przyjechałam na pogrzeb, no to wtedy pamiętam, był pan Gabriel, była z rodziny jej z Poznania, bratanka żona, to pani Fabian Jadwiga, to była i wiem, że ona, nie wiem kto jeszcze, nie pamiętam był, bo to poszliśmy po pogrzebie do restauracji, i ja też znowu, jak zwykle, spieszyłam się, bo to autobusy, a samochodu nie było. I też się spieszyłam wtedy, no to chwilę żeśmy tam porozmawiali. No to tak mi tylko ta pani sąsiadka powiedziała, że te rzeczy wszystkie, które ona tam miała w pokoiku, z balkonu na samochód zrzucano. Znaczy pewnie urząd? Znaczy, no z miasta, pewno urząd miasta robił porządek i tam ten pokój. No, czy ci państwo dalej mieszkali tam, nie wiem, bo to już się urwał kontakt, czy gdzieś się wyprowadzili, no to oni, no oni powinni wiedzieć, czy te córki ich, jak zmarła pani Ola, bo ja tego już nie wiem. No. No bardzo dziękuję, bardzo ciekawa opowieść o osobie, którą może dzięki temu Gorliczanie sobie przypomną. A chciałabym jeszcze przy okazji zapytać o dom. Dom, w którym pani wtedy mieszkała, ta 1 maja 3. Kto tam jeszcze mieszkał? O, to wszystko pamiętam. No to tak, na parterze, tam na, gdzie te były takie pod balkonem naszym, pani Oli, to tam mieszkał pan Repeć. Oni się później chyba wyprowadzili. Pan Święs, takie nazwisko Święs, pan Repeć. Tu na tym poziomie, gdzie my, no to Ciślaki, Olga Fabian, Mako Wiecka, Eulalia. Z mamą, ta mama potem chyba zmarła, na tym balkonie. Nad nami mieszkali Bohatkiewiczowie. Z boku tak, z balkonu, pani Przybycień. Po nas mieszkali potem Leśniaki. Na górze dentysta Sikora, był taki Sikora. Tak. To tam jeszcze. Na dole Gębarowscy. Powiedz mi, 3 maja z tyłu było pewnie podwórko. Tak. Jak to podwórko wyglądało? No podwórko sięgało. Podwórko sięgało teraz, no to wokół tego potem blok powstał. Ten taki... Przy Kołłątaja. Przy Kołłątaja powstał blok, to pamiętam. To chyba taki dość stary już ten blok jest. To ten blok, a tu tak od bloku... Taka, bo to tam taka L-ka jakby była, taka jakby L-ka, nie? Tu ten balkon pani Oli, tu Gębarowscy zakręt i tam kawałeczek. No i tam dalej, no to dentysta, wiem, że Sikora, mieszkała pani, która była dozorczynią, ale nie wiem jak się nazywała, pani Stróżka, mówię. I kto tam jeszcze mieszkał? Jaskulscy, coś takiego.
No, ale tych to pamiętam. No, ciekawi mnie podwórko jeszcze. No bo przeważnie dzieci bawią się na podwórku. Jak to z tym podwórkiem? No to z tym podwórkiem to było tak, że tam na dole były tak te mieszkania i były jakieś szopki takie, szopy. W jednej szopie hodowano świnkę, w drugiej szopie rodzice mieli kozę. Czyli rodzice? Pani? Moi rodzice mieli kozę. A świnia była czyja? I świnia była państwa Repeciów. I ta koza no, była wyprowadzana na stróżówkę, tam na trawkę, żeby się popasła. Potem wracała. Mleczko. Ale to sama chyba nie szła. Nie, to musieli bracia iść po nią, to musieli iść. No nie bardzo chcieli, ta koza im tam robiła różne figle, no bo to gdzie to chłopaki z kozą, ale szli, no bo rodzice kazali, to szli. Ale mleczko niestety, mama wydoiła kozę i trzeba było z pianką, każdy musiał szklankę wypić. Ciepłe mleko prosto od kozy. Takie były zasady. Tak. Tak. No, mleko kozie dzisiaj jest w cenie, jest także, nawet leczy alergię. Tak. Także to było. No a pan Repieć świnkę zabił, no i były wyroby. Ja nie wiem jak to, czy tam sprzedawał sąsiadom, czy jak. Ale to świniało, koza, świnia? Nie, no to porządkowali jakoś, no to wywozili pewno gdzieś za miasto. No. A to kawał ziemi tam był, ogródki jakieś mieli, coś tam uprawiano? Ogródków nie pamiętam, żeby, no trawa... Jeśli jako dzieciaki was było sześcioro, siedmioro, gdzie byście się bawili? No to gdzie myśmy się bawili? No to do babci żeśmy, bo niedaleko były. Ja pamiętam najstarszy brat. Tu w Służówce. Aha, w Służówce. Do babci było niedaleko, no to się do babci na wakacje szło, no to było. Ale nie mówię o wakacjach. A tak, no to do przedszkola. Do przedszkola było blisko, szkoła była blisko. A gdzie było przedszkole? Przedszkole? Ja nie pamiętam, bo ale... Na dworzysku? No, gdzieś tam było to przedszkole blisko. Wiem, że najstarszy i drugi brat mój z kolei uciekli z tego przedszkola. Mama zaprowadziła, oni zaraz przyszli do domu. No, było taka. A brat Marcin, to też była historia na tym balkonie tam ku pani Oli. No to na tym balkonie żeśmy też siadali, bawili się. No ona wyszła, tośmy rozmawiała z dziećmi, no tak fajnie było. No. I brat Marcin sobie włożył głowę jako małe dziecko w te szczebelki. No i niestety, było, to on to pamięta do dziś. Było straszne mocowanie, ale wyjęli jakoś tą głowę z powrotem. A mówi, ile po tych schodach, tam takie schodki są z balkonu, mówi, ile razy ja się tam sturlałem. O. No bo tam były takie strome. Teraz tam jest zamknięte na kłódkę, nie wiem, ktoś tam mieszka i pewno, żeby nie chodzić. A co było naprzeciw domu po drugiej stronie 1 maja? Co było po tej drugiej stronie, no to już tak nie kojarzę za bardzo. Ale mówiłam pani wcześniej coś o jakichś kasztanach. A tak, to tu jak sklep był, pani Oli, jak był tak. Sklep, to były kasztany. Nie wiem ile tych kasztanów, rosły kasztany, no i rynek, takie kocie łby tak, były. Takie kocie łby ja były, tak, kocie łby. I były te kasztany, bo tak przy sklepie jeden, potem drugi. Nie wiem ile ich tam było do końca, ale były kasztany. Potem to wycięto, bo sobie on... A jak ulica 3 Maja? Była, no ulica 3 Maja. Znaczy 1 wtedy. 1 tak. Maja wtedy było, tak. No to główna ulica była, sklepy spożywcze. Pani Ola mnie wysyłała tu po rybki, tu masz kupić dorsza. Przyszłam z tym dorszem, szła do ciemnej łazienki, żeby popatrzeć, czy dobry, czy świeci, czy nie świeci. Ja się na tym nie znałam, ale ona wiedziała, czy to ma być do zjedzenia, czy nie. No i ten... I tu idź kup do tego kosmetycznego, mam iść tam po jakiś puderek, ale ma być tylko pastelowy Miraculum, nie inny, przyniosłam, nie ten, wróć się, nie ten, jeszcze raz, a jeszcze raz się wróć, pani ten pierwszy, miałam, bo ona była tak fajna, że jej nie można było coś odmówić. No nie można było odmówić. A proszę mi powiedzieć, bo tak się zastanawiałam w tej chwili. Pani, widzę, dużo czasu spędzała z panią Olą. Czy rodzice nie mieli nic przeciw? O, różnie to było. Różnie to było, no, tak właśnie. Bo najgorzej było, jak chodziłam już do liceum medycznego i na przykład przed szkołą nie zaglądnęłam, a nie dało mi, żeby nie zaglądnąć, no to po szkole. Lekcje trwały do 6:30 wieczór. No to trzeba było pójść. Do 8:00 był pan Samsonowicz, trzeba było gazetki przynieść, a to siądź chwileczkę, a zagrzyj się, a to. No i ten czas leciał, chwila rozmowy, a tu jeszcze taki kawał. Trzeba było się uczyć jeszcze. A, to, trzeba taki kawał jeszcze iść. No to mama, gdzie ty tam długo byłaś? A to. Aha, bo pani opowiada już o czasach, kiedy myście mieszkali na... Już tutaj, tak. Na no, tak, no ale... To jest Stróżowska czy Stróżówka? Tu jest
stróżówka. A kończy się stróżówka, tak tam na tak, właśnie. No i także rodzic, mama, no gdzie ty tak długo byłaś, siedziałaś, która godzina? No ja byłam w pani Oli. Ach, stale tam, no ale trudno było ją, no bo to gazetki, to tam coś wyczytała, to mi mówi, to jakieś hasło do krzyżówki. Jej brakowało towarzystwa, tak. Była samotna osoba. No była samotna, ale no fajnie się z nią rozmawiało, przebywało, a jak do szkoły na drugą? No to też, albo przyszłam przed lekcjami, żeby już wieczór, nie? No to jeszcze chwilę, ja myślę, o drugiej ja już powinnam siedzieć w ławce, a ja jestem u niej. Ona mi nic się nie ma, Małgosieńko, powiedz, że pani Olga Fabian się kłania, powiedz pani Ciećkiewicz, wytłumacz. No to się kłaniałam, no spóźniłam się, no ale nie każdy ją znał, tak, nie? Taka była, no. Tak poczucia czasu nie było, tak, że... Była trochę oderwana od rzeczywistości. Tak, ona żyła tym światem artystów. Minionym trochę. Tak. No i tak pięknie nieraz opowiadała cokolwiek. A, bo proszę taką książkę... Proszę powiedzieć, ja to wytnę. Taką książkę, taki kuferek był, tam były książki ukryte. Na kutkę. Na kutkę? Tak. I pewnego razu, cicho. Kutkę się otwiera, stertu, między tam bloskami jakimiś takimi starodawnymi. Książka podpalona. Tytuł Katyń. O! I ja wtedy nie wiedziałam, co to jest. Ale zaczęłam to, tylko ona cicho, bo to do więzienia też jest. No, szuka. Tak. No. I tak przewertowałam i tam tak opisane były jakieś takie mordy, ale wtedy to ja nic nie rozumiałam z tego, nic. No i tak popatrzyłam, żeby ktoś to chciał książkę spalić. I ona mówi, widzisz, jakie były to? Zamknąć i w kuferek. Aha. No, taki był incydent. Czyli zakazane książki w kuferku. Tak. No ale mówię, ja wtedy, no to gdzie to? W historii nas uczono z czegoś innego. Dopiero ile lat upłynęło, żeby... To znaczy, wie pani, to chyba wynosiło się tego typu informacje z domu. Rodzice albo się bali, albo się nie bali. Tak. No ja akurat wiedziałam, bo u mnie była taka rodzina, że no jednak się nie bali, ale ja spotkałam, miałam bardzo wielu znajomych, którzy nie zdawali sobie z tego typu rzeczy. Wie pani, ja też miałam taką panią, pracowała u nas w bibliotece i ona z Tarnopola uciekła, bo ją gonili wtedy i z bratem, z ojcem ukrywali się długo. I długo, jeszcze jak przychodziła, mówi, że oni i tak powiedzą, że ją znajdą w Polsce. Taka rozszczęsiona była. Tak, do dzisiaj tak, wielu ludziach brzmi ten strach, ta obawa, żeby nie mówić typu rzeczy głośno. Bardzo dziękuję za opowieść i powiem pani, że życzyłabym wszystkim samotnym i opuszczonym ludziom chociaż jedną taką osobę jak pani, która by dodała troszeczkę uroku do ich życia. Dziękuję bardzo. Dziękuję.